W Wielkanoc wszystkie służby zostały wezwane na autostradę A4 na 111 km trasy w okolicach zjazdu na Wądroże Wielkie. 48-letni kierowca Mercedesa nie zachował należytej odległości od poprzedzającego go pojazdu. Efekt: auta zakończyły podróż w rowie. Najechał na tył pojazdu marki Renault Scenic, który następnie zjechał na lewy pas drogi i uderzył w jadący prawidłowo pojazd marki Renault Trafic, którym podróżowało kilka osób. Finalnie dwa pojazdy zakończyły swoją podróż w przydrożnym rowie. Sprawca tego zdarzenia, 48-latek, był nietrzeźwy. Badanie alkotestem, alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany. Polak na stałe mieszkający w Belgii usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowania kolizji. Po wypadku przez ponad godzinę ruch na autostradzie w kierunku Wrocławia był całkowicie zablokowany. W sobotę doszło do groźnie wyglądającego wypadku na obwodnicy Bolkowa. Jedna osoba została poszkodowana. Pierwsze na miejscu były zespoły ratownictwa medycznego z Jawora, które udzieliło pomocy medycznej oraz zabrało osobę poszkodowaną do szpitala. Na miejscu trwają czynności policji, straż zabezpiecza teren. Działania strażaków polegały również na odłączeniu tutaj napięcia, sorbowaniu tutaj z płynów eksploatacyjnych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Forda nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu Dacią. Na skutek tego doszło do bocznego zderzenia obu pojazdów. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi, natomiast jedna osoba ranna została przetransportowana do szpitala w Legnicy. Sprawę o wykroczenie prowadzi Zespół do Spraw Wykroczeń w Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Mężczyzna został ukarany mandatem.